Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Już po uroczystości otwarcia biura pana ministra Michała Wójcika, posła ziemi śląskiej właśnie w Tychach. Taki wielki tour po różnych miastach województwa śląskiego odbywamy, żeby odkłamywać to wszystko, co mówił w ciągu kilku ostatnich dni największy kłamca w polskiej polityce i manipulant, który nazywa się Donald Tusk. Tak jak pan minister powiedział, dzisiaj nie byłoby takich cen energii, dzisiaj nie byłoby problemu w różnych branżach, gdyby nie jego partia w Europie, Europejska Partia Ludowa, jak również Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, której przewodniczy chce powrócić do władzy, ale to jest człowiek, który szkodził mi to bardzo tej ziemi i mieszkańcom tej ziemi. To jest, tak jak pan minister powiedział, wilk w owczej skórze. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, chciałam zapytać, czy słyszał pan o sprawie posłanki Marii Kurowskiej i jej asystenta, których stowarzyszenia i fundacje zarobiły na państwowych dotacjach ponad 1 000 000 zł. Czy uważa pan, że jest to etycznie i moralnie właściwie, że ktoś pracuje dla posła z obozu władzy i dzięki tej władzy czerpie korzyści finansowe z fundacji? To jest pytanie do obu. Otóż, szanowna pani redaktor, to są kolejne manipulacje, dlatego że powiem tak, pani poseł Maria Kurowska współpracowała z tymi osobami już znacznie wcześniej. To były osoby, które zajmowały się, zanim prowadziły działalność polityczną, zajmowały się realizacją projektów. Po drugie, pani poseł od roku z tymi osobami już nie współpracuje. Więc te osoby jakby w ramach swojej działalności prowadzą, realizują tego typu projekty. Dzisiaj mowa o tym, że z powodu tego, że byli w przeszłości asystentami społecznymi jednej z posłanek, no jest pewnego rodzaju manipulacją, ponieważ pani mówi, że z tego powodu ktoś zarabia pieniądze. No nie. Pani poseł, miałem okazję z nią dzisiaj rozmawiać, nie ma z tymi osobami kontaktu, nie pomagała w niczym, żeby cokolwiek, jakby gdziekolwiek, jakiekolwiek projekty zostały wygrane. Każdy prowadzi jakąś swoją działalność. Ja również realizowałem projekty, proszę sobie wyobrazić, przez bardzo wiele lat. To, że organizacja, w której byłem bardzo wiele lat zatrudniony, wygrywa jakieś projekty, to jest coś, co pozwala nam mówić o to, że dzięki mnie ktoś dostaje projekty? Nie. Więc każdy gdzieś prowadzi jakąś swoją działalność i ja to najlepiej wiem ze swojego przykładu, że no niestety tego rodzaju stawianie pytań z tezą no jest pewnego rodzaju manipulacją. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że te osoby, które zajmują się taką działalnością profesjonalnie od lat, dalej współpracowałyby z panią poseł. To cóż to oznaczałoby, jeśli przyjęliśmy pani pytanie i pani rozumowanie? Że wszystkie osoby, które realizują jakieś szlachetne projekty, musiałyby z góry zrezygnować z jakiejkolwiek dotacji ze strony organów polskiego państwa, tylko dlatego, że współpracują z jakimś posłów koalicji rządzącej. No to znaczy, że ktoś, kto współpracuje z przedstawicielami demokratycznie wybranych parlamentarzystów, to jest zaraz trędowaty i nie może w ogóle z tego tytułu prowadzić dalej swojej działalności, którą od lat wcześniej prowadził, a pani Ochojska na przykład, która od lat też prowadziła rozmaite projekty i w czasie Platformy Obywatelskiej podejrzewa. Również jej fundacja dostawała te projekty. Czy było coś w tym wdrożnego? Uważam, że nie. I jako krytyk pani Ochojskiej, zwłaszcza jej ostatnich zachowań i wypowiedzi, nie widziałby w tym nic złego, że jeśli ta pani związała już swoją drogę z Platformą Obywatelską i startowała z Platformy Obywatelskiej, członek Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, a jej fundacja w okresie rządów Platformy uzyskiwałaby jakieś środki na prowadzenie dalej swojej działalności. To nie można z góry eliminować kogoś, dlatego że ma związek z taką lub inną formacją polityczną. Przyglądnijmy się naprzód tym ludziom, co oni robią, czy robią dobre rzeczy, czy robią złe rzeczy, czy to jest jakiś podmiot krzak, który nigdy nie działał i ludzie, którzy nie mają żadnych doświadczenia w tego rodzaju działalności, nagle uzyskują przewagę nad innymi konkurującymi w danym obszarze podmiotami, stowarzyszeniami, fundacjami, bo wtedy moglibyśmy mówić o jakimś problemie. Ale jeśli byłaby to sytuacja, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu określonych projektów, występowali od lat o tego rodzaju wsparcie, grant do różnych podmiotów, uzyskiwali je, to co by było strasznego, jeżeli akurat te osoby czy te organizacje współpracowałyby z jednym z posłów koalicji. Tak w tym wypadku nie jest, jak się okazuje w relacji pana ministra Wójcika, który uzyskał u źródła informacji, ale naprawdę nie popadajmy w jakąś paranoję. Krytykujmy wtedy, kiedy jest to zasadne, wtedy, kiedy projekty otrzymywały osoby, które nie mają żadnego osobistego doświadczenia, jeśli chodzi o ich działaczy i podmioty, które prowadzą, nie mają
żadnych podstaw konkurencji z innymi działającymi w danym obszarze. Dziękuję panu ministrowi, dziękuję państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję bardzo. TVN. TVN. To był zamach.